Kto jest twórcą filmu Champion? No, Rafał Mazurowski. Prezesi się zmieniali, Rafał jest tylko jeden przez te wszystkie lata. Klub nazywa się Champion. Champion kojarzy się z klubem kickboxingu, który prowadzi pan Rafał Mazurowski. Kto jest twórcą teamu Centrum Sportu Walki Champion? Z tego co wiem, klub CSW Champion założył obecny trener Rafał Mazurowski. Ustawili się jego prezentację, ale panowie, ja was już prezentowałem. No, no. Tego nie przewidziałem. Sam jestem bardzo zdziwiony, co tam się dzieje. Champion to na pewno klub już z tradycjami, obchodzimy dziesięciolecie istnienia. Wiem, że w innej formie organizacyjnej też wcześniej funkcjonował. Pomysł powstania klubu no, tak jakby z powietrza się nie narodził. W jakiś sposób duża frekwencja zawodników uczestniczących w zajęciach jest najlepszym dowodem na to, że jest to po prostu klub w Lubawie potrzebny i spełnia niewątpliwie bardzo istotną rolę w górnolotnie mówiąc, kulturze fizycznej naszego miasta i jest jednym z wiodących klubów w Lubawie. Została klubową mistrzynią Europy w formule semi i brązową medalistką w formule light contact w zawodowej walce K1 pokonała mistrzynię Polski w thaiboxingu. Natalia Boczek jest w tym roku najpopularniejszym sportowcem roku 2007, a obręczenie pucharu największego pucharu pozytywki, który ufundował burmistrz Lubawy, poproszę właśnie burmistrza Lubawy i trenera Natalii, Rafała Mazurowskiego. Jeżeli chodzi o sporty walki, to przede wszystkim dorównanie facetom, bo nie podoba mi się coś takiego, że kobiety muszą być słabsze od mężczyzn. Nigdy mi się to nie podobało, nie będzie podobać. I czasami fajnie jest dokopać facetowi, albo tam go uderzyć. A jeżeli chodzi o kickboxing, to jest to moim zdaniem bardzo oryginalny styl walki, bo boks jest bardzo interesujący, w połączeniu z kopnięciami jeszcze bardziej interesujący. Wiadomo, co chodzi, nie?
Zrobimy. 2 minuty. Ja z remisiem. No. Okej. Okay. Uwaga! Przyjąć pozycję i to, co mówiłem. Normalnie to z 2 minutami jedziemy, nie? Zawsze po każdym czasie ręka do szyjki musi wrócić, nie? Rozumiemy? Dobra, jedziemy tak. Podczas dzisiejszego wieczoru chcielibyśmy zamienić kilka słów z tymi właśnie bohaterami, którzy stoczyli między sobą walkę w zapasach. Może który z was przypomni mi, jaki to był styl? Ja. Był to styl wolny. Aha, bardzo dziękuję. Która to była twoja walka w życiowej karierze? No nie wiem. Czyli sporo już ich było. Tak. Aha. Filip, wiem, że jesteś zawodnikiem kickboxingu. Tak. Skąd zainteresowanie zapasami i chęć podjęcia walki właśnie z zapaśnikiem? To znaczy podglądałem trochę brata, jak ćwiczył, no i chciałem się sprawdzić. Aha. No świetnie, jest mi niezmiernie miło takich właśnie zawodników widzieć. No tak, Filip przyjął walkę w zapasach. A kiedy Adrian przyjmie walkę w kickboxingu? No nie wiem, jak będę miał szczękę. Aha, rozumiem. Ale jest taka szansa, tak? Jest. Jest taka szansa. Co możesz jeszcze powiedzieć na przykład o osobie? Gdzie się uczycie? Jak długo uprawiacie sport? Ja trenuję mniej więcej 1,5 roku. Jestem z Dubowy. I do szkoły chodzisz? I do szkoły chodzę do podstawowej szkoły. Do jakiej klasy? Do 5B. Aha. Adrian? Ja ćwiczę zapasy 1,5 roku, chodzę do Lubawy, do szkoły podstawowej, oczywiście też 5B. A pozdrawiam je. Widzów tyle. Rodzinę i widzów, którzy nas teraz oglądają. Słuchaj, nie wiem, czy ci tam powiedzieli przed studiem ochrona, że nie wolno jabłek wnosić, a widzę, że tu jest jabłko, to jest jabłko. Jak przemyciłeś te jabłko? Prosimy o klaski, widownia jest z tej strony, bardzo proszę, tu jest widownia. Mam nadzieję, że będziemy się 3, 2, 1, jazda! Tatę i najbliższą rodzinę. Pozdrawiam również Jeziorok!